W warsztatach wyobraźni. Tutaj Hieronim Wiatrowski i dzisiaj moimi gośćmi są Bartosz Krajewski, Jan Stoda. Wy jesteście założycielami studenckiej inicjatywy narkopolityki. Dokładnie. Tak, tak. I powiedzcie coś o tym, jak długo działacie, jakie są wasze cele. No, działamy oficjalnie od stycznia, kiedy zostaliśmy zarejestrowani na Uniwersytecie Warszawskim jako koło naukowe. Wcześniej działaliśmy jeszcze przez kilka miesięcy tak nieoficjalnie, to były raczej takie przygotowania do rozpoczęcia tych rzeczywistych działań. Tak, no i a propos tych działań, to co robicie, na czym się skupiacie? Z naszymi głównymi celami teraz to jest zmiana polityki narkotykowej w Polsce, to znaczy zmiana obowiązującego prawa, który jest jednym z najsurowszych w całej Europie. To zakłada, że za posiadanie każdej ilości narkotyków można trafić do więzienia. Tak nie ma nigdzie, oprócz Polski, może ewentualnie Białorusi. I chcemy też poprawić dostęp do leczenia uzależnień w Polsce. Niestety on jest wciąż słaby. Czyli mam rozumieć, że waszym celem jest to, żeby narkotyki były zalegalizowane? Czy żeby jak to wyglądało? Nie, to nie chodzi o legalizację narkotyków. Bardziej chodzi o edukację, chodzi o to, żeby... o redukcję szkód, o to, żeby pomagać ludziom, którzy są uzależnieni, żeby trafić do społeczeństwa, uświadomić społeczeństwu, czym naprawdę są narkotyki, co to jest uzależnienie, żeby obalić mity, które obowiązują, które było słychać podczas ostatnich debat w Sejmie, tych całej demagogii, która istnieje w naszym społeczeństwie. No, raczej się skupiamy raczej na depenalizacji, czyli żeby posiadanie narkotyków na własny użytek nie było karane. No dobrze. O jakichś waszych akcjach i happeningach, które organizowaliście bądź będziecie organizować, porozmawiamy już za chwilę, a teraz chwila muzyki. Ponownie, nadal są z nami Bartosz Krajewski i Jan Stola z Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki. Powiedzcie nam teraz... I czy mieliście już jakieś akcje, happeningi organizowane i na czym one polegały? No tak, na przykład na juwenaliach Uniwersytetu Warszawskiego w maju mieliśmy nasze stoisko, gdzie zbieraliśmy podpisy pod apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby podpisał tę ustawę, która ostatnio właśnie weszła, znaczy, no, którą podpisał w końcu. Przy okazji też rozmawialiśmy z ludźmi, byliśmy właśnie troszeczkę zdziwieni, że mimo, że to było juwenalia, ludzie młodzi tam przychodzili, ale do nas, do naszego stoiska właśnie w większości przychodzili ludzie starsi, którzy chcieli się właśnie dowiedzieć czegoś więcej, rozmawiali z nami, popierali nasze działania. No, było to takie zaskakujące dość, bo spodziewaliśmy się, że w większości będą podchodzić młodzi ludzie i oni będą się bardziej jarać tym całą tą akcją, a podchodzili właśnie ludzie starsi, nawet wykładowcy i brali od nas materiał, różne książki, różne rzeczy, podpisywali się i dużo z nami rozmawiali. Nie, no to wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze, bo to jest jednak problem chyba, że głównie tą całą sprawą się interesują młodzi ludzie. Jak są jakieś te marsze konopi, jakieś takie rzeczy, to w większości przypadków są tam młodzi ludzie, a dosyć chyba stosunkowo mały jest odsetek starszych, jakichś już takich nawet, no, nie wiem, większych, starszych niż 25 lat ludzi, którzy by się tym interesowali i coś tym działali, bo przeważnie to oni albo mówią, że nie mają na to czasu i pracują sobie, albo wszystkich wrzucają do tego wora, że są ćpunami, narkomanami i szatanami. Jest też taki problem, że tak jak mówiłeś, młodzi ludzie się interesują tym tematem, ale tak naprawdę jest takie przekonanie w Polsce wśród młodych ludzi, nie tylko jeżeli chodzi o tą politykę narkotykową, że oni nic nie mogą zmienić, to nie zależy od nich, że u nas tak się nic nie uda. A właśnie to, co się stało ostatnio, to jest największy sukces. To znaczy to, że prezydent Komorowski podpisał ustawę, że ona wyszła w Sejmie i w Senacie, pomimo, że tam była bardzo ciekawa o nią walka. No i nie jest to tylko sukces nasz, ale też innych organizacji, z jakimi współpracujemy, na przykład Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, no i jeszcze wielu, wielu innych.
to właśnie pokazuje, że jednak można coś zrobić w Polsce. Zmienić. No oczywiście, no i to jest dlatego ja osobiście bardzo gorąco popieram wszelkie jakieś takie społeczne inicjatywy, no ponieważ na tym polega demokracja, prawda, że mamy prawo coś zmienić, jak się nam nie podoba. No a jakieś sukcesy oprócz tego, tej podpisanej przez prezydenta Wojciecha Komorowskiego ustawy? Sukcesem jest dla nas, można powiedzieć, że sukces odnosimy za każdym razem, gdy komuś wytłumaczymy coś na temat tego typu, dowie się od nas czegoś nowego, zmieni swoje zdanie, chociaż niekoniecznie. Właśnie. Znaczy, nie, że zmieni zdanie, ale że po prostu spojrzy na problem z innej strony, nie tylko takiej zabetonowanej mitologii, która istnieje, że Ćpun to tylko osoba na jakimś dworcu ze strzykawkami i zabójca, tak jak są jakieś takie stereotypy, tylko że to jest osoba, której trzeba pomóc i że po prostu chcemy otwierać oczy na cały problem, na całe zjawisko. No rozumiem, trochę tak samo jak z alkoholem, tak, że teraz jednak są te wszystkie anonimowi alkoholicy, tak, jakieś takie grupy wsparcia i już się trochę przestaje w społeczeństwie traktować ludzi chorych na alkoholizm, bo to jest jednak choroba, jak jakiś wyrzutków i margines, a bardziej jak właśnie chorych i się im pomaga. Dokładnie. No niestety na razie nasze prawo zakłada, że osoby chore, czyli narkomani, powinni trafiać do więzienia, a nie na leczenie. Na szczęście to właśnie są tutaj już zmiany pewne w prawie do realizacji ustawy, że osoba uzależniona od narkotyków, nawet jeżeli dostanie wyrok więzienia za ich posiadanie czy jakieś tam inne przestępstwa, ma możliwość udania się na leczenie zamiast do więzienia i potem po ukończeniu leczenia może ta kara zostać jej umorzona. Dobrze, ale to tym pogadamy już za chwilkę, a teraz kolejna dawka muzyki w Radiu WWW. Witamy Was po przerwie. Teraz porozmawiamy o prohibicji, legalizacji, czy może jakimś innym wyjściu. No jak to wygląda z tym? Jak Wy uważacie, że narkotyki powinny być zakazane, zalegalizowane, czy znaczy, może tak, prohibicja, już wiemy, że na pewno się nie sprawdziła. Została wprowadzona 60 lat temu równo, w 1961 roku, przez ONZ. Wtedy właśnie powstała pierwsza konwencja narkotykowa i to właśnie zaczęło tą światową prohibicję. I wiemy, że po tych właśnie 50 latach, w ciągu których wydano jakieś bajońskie sumy na walkę z narkotykami, helikoptery, czołgi, policję i tak dalej, po prostu znacznie więcej osób bierze narkotyki. Narkotyki są znacznie bardziej dostępne, znacznie tańsze niż były. Jest znacznie więcej osób uzależnionych, więc to wyjście już po prostu nie działa. No a przy tym też prohibicja przyniosła wiele sama w sobie negatywnych skutków, jak łamanie praw człowieka, niszczenie środowiska naturalnego, właśnie marnotrawienie pieniędzy i tak dalej. Najlepszym przykładem niepowodzenia prohibicji jest przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie była prohibicja alkoholowa i no, było widać, jakie są efekty zakazywania takich właśnie rzeczy. Powstanie mafii, gangów, morderstwa, wojny na ulicach i no, widać, że prohibicja to nie jest najlepsze rozwiązanie na rzeczy typu używki. No ale czy nie wyjdzie z tego tak, jeśli się zalegalizuje, że, no, że ludzie zaczną, przez to, że będą mieć do tego jeszcze większy dostęp, tak, bo to będzie można kupić w kiosku niemalże jak papierosy, no to nie zaczną przypadkiem brać jeszcze więcej? Czy trzeba powiedzieć też jasno, że prohibicja i legalizacja to są dwa, powiedzmy, skrajne rozwiązania. Jest jeszcze pośrodku, jest depenalizacja, dekryminalizacja i legalizacja to jest też w drugą stronę takie. Społeczeństwa nie są jeszcze gotowe na to, żeby zalegalizować takie rzeczy jak narkotyki. W żadnym kraju na świecie, mimo że niby się uważa, na przykład w Holandii jest legalne, marihuana nie jest legalna. W żadnym kraju na to gotowy po prostu teraz, żeby zalegalizować narkotyki. Trzeba wszystkie zmiany, jeżeli jakieś będą, trzeba dostosować stopniowo i powoli patrzeć na jakie są ich skutki, dokładnie to wszystko mierzyć i po prostu posługiwać się zdrowym rozsądkiem.
Sądzę, że w dłuższej perspektywie legalizacja części tego typu ma sens, tylko to wszystko trzeba dojść powoli, to potrzeba jeszcze, moim zdaniem, przynajmniej 20 lat. To nie może być zmiana taka, że dzisiaj jest coś nie, dzisiaj jest to nielegalne, a jutro jest legalne, bo ludzie nie są po prostu gotowi na to, żeby narkotyki były dla nich legalne. Ale to tak jak powiedziałeś, że żeby chociażby część zlegalizować, to jakie byście legalizowali narkotyki? W sensie jak to, bo mamy ten podział na twarde i miękkie narkotyki, to może byście powiedzieli, na czym polega ten podział i jaka jest różnica między takim twardym narkotykiem a miękkim? W praktyce czegoś takiego nie ma, znaczy z punktu widzenia naukowego, jak twarde i miękkie narkotyki. Możemy rozróżnić narkotyki na te, które są mniej szkodliwe do alkoholu i bardziej szkodliwe do alkoholu. Została w Wielkiej Brytanii stworzona właśnie taka tabela przez zespół bardzo poważnych ekspertów, którzy zmierzyli szkodliwość wszystkich narkotyków i włącznie z alkoholem i nikotyną pod trzema kątami. Pierwszy to jaka jest szkodliwość do organizmu człowieka, jak ci działa na mózg, na wątrobę, na serce i tak dalej. Drugi, jaka jest siła uzależnienia, czy jak łatwo się uzależnić, jak ciężko wyjść z nałogu. A trzeci, jakie są koszty społeczne używania narkotyku. Na przykład do alkoholu są ogromne. Widzimy, ile mamy w Polsce. Wystarczy wyjść wieczorem w piątek czy w sobotę pod sklep monopolowy na osiedlu i na pewno zobaczymy tam jakąś patologię. No a właśnie, czy nie będzie przypadkiem tak, że jeśli się zalegalizuje, to do tej patologii dojdą jeszcze ludzie uzależnieni? To właśnie... Od tego jest właśnie nasze zadanie, żeby była edukacja, żeby ludzi po prostu powiedzieć im, wytłumaczyć, na czym to polega, bo to jak dać broń do ręki po prostu, jeżeli albo cokolwiek, jeżeli człowiek nie potrafi czegoś używać, to wiadomo, że ze wszystkiego może, każdą rzeczą może zrobić krzywdę. Tak, ale też nie powinny być narkotyki w przyszłości tak dostępne, jak teraz jest dostępny alkohol. Znaczy, że ma się wszędzie masę sklepów całodobowych, stacje benzynowe, gdzie można o każdej porze dnia i nocy pójść kupić sobie wódkę, albo takie papierosy, że są w każdym kiosku. Tylko moim zdaniem przynajmniej, to jest tylko moja opinia, naszej całej organizacji, powinny być sklepy jakieś takie prowadzone przez państwo, dokładnie jakbym wyliczone na ileś tam tysięcy mieszkańców, żeby nie było ich za dużo, gdzie byłyby dokładnie sprawdzone dowody, które były odpowiednio chroniane i tak dalej, i tak dalej. Czyli to by było wasze inne wyjście, tak? Tak. No i dobrze, a chcecie może zachęcić teraz, skorzystając z okazji, ludzi, żeby się do was zgłaszali i nie wiem, może wam pomagali w tworzeniu? Znaczy, no, znaleźć nas można na stronie www.scene.org.pl, także na Facebooku, Studencka Inicjatywa Narkopolityki, można znaleźć nasz profil. Zachęcamy wszystkich, którzy kończą teraz liceum albo są na studiach, albo właśnie skończyli studia niedawno. Wszystkich ludzi młodych, którzy chcą zmienić coś w tym kraju, którzy są zainteresowani tym tematem. Jesteśmy otwarci na nowych członków i zapraszamy wszystkich. Dobrze, no to ja się przyłączam do zaproszenia, a teraz posłuchamy sobie trochę muzyki. Teraz takie pytanie, karać czy edukować? Zdecydowanie edukować. Powinno. Dokładnie. Ale czyli co, uważacie, że jednak... Ludzie dotknięci problemem narkotykowym często łamią prawo i wchodzą w konflikty z prawem. Ale to jest właśnie związane, znaczy możemy podzielić ludzi na dwie grupy, tych, którzy biorą okazjonalnie, przecież nie są uzależnieni, i tych, którzy są uzależnieni. Uzależnionych jest oczywiście zdecydowanie mniej, tak jak nie każdy, kto pije alkohol, jest alkoholikiem, to jakieś 10%, no to w przypadku narkotyków zależy jeszcze jakich, tak? No to jest odsetek przy tych tak zwanych twardych narkotykach wyższy, tak zwanych miękkich niższy i tak dalej. Ale jak pokazuje to, co się dzieje teraz, znaczy prawo takie restrykcyjne nie wpływa na, nie, znaczy nie sprawia, że ludzie przestają brać, czy przestają eksperymentować, to jest po prostu silniejsze. Narkotyki były obecne od zawsze w naszej kulturze, zawsze ludzie w jakimś sobie brali. W jakim to już każdy chyba może sobie odpowiedzieć sam, dlaczego na przykład pierwszy raz zapalił papierosa, albo dlaczego pierwszy raz się napił alkoholu, nie wiem, czy z ciekawości, czy ze względu na otoczenie. Każdy ma tam jakieś swoje powody. Ale naszym zdaniem tylko właśnie rzetelna edukacja, nie jakieś mity przekazywane w szkołach, jak to się dzieje teraz, że jest raz na 3 lata pogadanka o tym, jak ktoś tam upiekł dziecko w piekarniku, to jest oczywiście miejską legendą. Strasznie śmieszne to jest. Tak. Możemy o tym powiedzieć, bo jest podobno coś takiego, że jakaś para
para młodych ludzi miała sobie dziecko i sobie trwali w domu tam, w zależności od tego, jedni mówią, że palili sobie marihuanę, inni, że tam coś. Ja, że ja słyszałem, że albo jej heroina, albo LSD. No, tak. Różne zależy jak jest pogadanka w szkole i jakiego... Jaki policjant przyjdzie. Tak, no właśnie dotyczy. No i chodziło o to, że się w każdym razie naćpali i stwierdzili, że ugotują sobie kurczaka, a okazało się, że ten kraparuk nie cenił tak, że zjedli, a potem patrzą, kurczak leży, a dziecka nie ma. Ale to jest oczywiście bajka, ja to słyszałem chyba w trzeciej klasie podstawówki na takiej właśnie pogadance, a w co wtedy uwierzyłem, ale potem słyszałem takie historie na przykład od mojego znajomego w Anglii, że to się niby zdarzyło w Anglii, to jest taka sama bójda jak z tą misją na Marsa, gdzie studenci właśnie naćpani wyrzucili kolegę z akademika. Później poleciała misja ratunkowa. Tak. No właśnie takie historie się ludziom, wciska, albo że tak, jak raz weźmiesz, raz zapalisz marihuanę, to już po tobie już umrzesz, a potem... Albo że pierwsza działka jest za darmo. No właśnie, a potem ludzie naprawdę spróbują po raz pierwszy i okazuje się, że nic im się nie stało, przestają wierzyć we wszystko, co im się mówiło i nie wierzą też w to, co jest prawdziwe, znaczy to, że narkotyki mogą cię zaszkodzić, dlatego powinno się mówić o samych faktach, samą prawdę, nie wymyślić jakichś bajek i to na pewno pomoże. No tak, no ale jeśli chodzi o to karać, mnie to zastanawiam, bo ja jak najbardziej jestem za tym, żeby edukować, no ale jak wiemy, nie wiem, powiedzmy osoba uzależniona będzie potrzebowała zdobyć pieniądze i dajmy na to rozbije szybę w samochodzie, ukradnie radio, czy zrobi coś takiego, no i nawet jeśli zostanie złapana i trafi na odwyk, na jakieś, zajmie się ją system, żeby ją wyciągnąć z nałogu, no to jednak jakąś karę chyba powinna ponieść. Znaczy przestępstwa w celu zdobycia pieniędzy właśnie na narkotyki popełniają głównie osoby uzależnione od opiatów, czyli heroiny, morfiny, opium i tym podobnych. To są narkotykami najsilniej uzależniającymi i jednymi z najbardziej szkodliwych. I takie osoby powinno się kierować na leczenie substytucyjne. To znaczy, to nie jest tak, jak to się wyobraża, że typowe leczenie, że siedzi w kółeczku i się rozmawia, czy tam się gdzieś przybywa w jakimś ośrodku w lesie. Tylko leczenie substytucyjne polega na tym, że dostaje się codziennie kieliszek takiego syropu, który po prostu zabija głód narkotykowy. Taka osoba nie ma haju, nie czuje się tak jak w narkotykach, ale po prostu nie czuje też głodu. Może normalnie funkcjonować, może pójść do pracy, może naprawiać kontakty z rodziną, a właśnie to jest najważniejsze w leczeniu uzależnienia, żeby nie żeby zabić głód, tak, bo to jest właściwie kwestia 3 dni, żeby jakoś sobie poradzić z tym odstawieniem narkotyków, tylko żeby ułożyć sobie z powrotem życie w społeczeństwie. Żeby odnowić więzi społeczne. Tak, tak. No tak, no czyli wychodzimy z założenia, że raczej edukować. A mam pytanie a propos kar, jak wyglądają kary w Polsce? No za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków, przynajmniej taki stan obecny, jak ustawa wejdzie, to zmieni się to, ale na stan dzisiejszy z posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Taka jest kara. W praktyce wygląda to tak, że zazwyczaj dostaje się wyrok w zawieszeniu za pierwszym razem, ewentualnie umorzenie, ale i tak trafia się na komisariat, jest się dogłębnie, dosłownie przeszukany jest dom i to są naszym zdaniem zupełnie nieadekwatne środki. No, jakby to jest często z badań nawet, które zostały przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych, wychodzi, że nawet policjanci nie wierzą w skuteczność, przynajmniej połowa nie wierzy w skuteczność działania obecnej ustawy i nazywa się po prostu paragraf 62, który właśnie mówi o tym, żeby karę za posiadanie jakiejkolwiek ilości. Policjanci, prokuratorzy, sądy, kuratorzy nazywają to po prostu paragrafem statystycznym, że po prostu łapie się młodych ludzi po to, żeby nabijać sobie jakieś tam punkty, nawet mówi się o tym, że komisariaty po prostu prześcigają się kto więcej, bo wtedy dostaje się więcej pieniędzy, jeżeli jest taka, powiedzmy, skuteczność wykrywania takich w cudzysłowie zbrodni, bo zbrodnią ciężko nazwać posiadanie jakiejś tam małej ilości narkotyków przy sobie.
Jeszcze warto wspomnieć o propos karania, czy jest ono skuteczne w odstraszaniu od narkotyków. O przykładzie Portugalii, gdzie w 2001 roku przestano karać za posiadanie jakichkolwiek narkotyków w dosyć dużych ilościach. To może być tygodniowy zapas osoby uzależnionej, czyli nawet do powiedzmy kilkunastu gram, na przykład marihuany. I od tego czasu liczba młodych ludzi, którzy sięgają po narkotyki, spadła o połowę. Bo tam właśnie skupiono się na edukacji, spadła liczba o połowę zakażeń wirusem HIV, spadła liczba przedawkowań, ogólnie przyniosło to bardzo pozytywne efekty. Myślę, że na tym przykładzie powinniśmy się wzorować. No dobrze, więc nasze zdanie na ten temat już znacie. Wy sami zastanówcie się i sami musicie ocenić, co wy o tym sądzicie i jakie powinno być waszym zdaniem wyjście z tego problemu. A teraz piosenka i za chwilę się z wami pożegnamy. To już nasze ostatnie wejście. Na koniec chciałem się zapytać, jakie są wasze plany na przyszłość? No, zależy nam na tym, żeby poszerzyć naszą działalność na inne miasta w Polsce, na inne uniwersytety, żeby tam założyć koła właśnie takie naukowe, które by się zajmowały poszerzaniem wiedzy na temat narkotyków, i na temat ich używania i obalaniem mitów. Tak, zapraszamy, jeszcze raz przypominam, ale to z naszej strony www.sin.org.pl. Zapraszamy też naszego Facebooka, facebook.com/sin.pl. Dziękuję bardzo. Audycję poprowadził i zrealizował Hieronim Wiatrowski, a moimi gośćmi byli Bartosz Krajewski i Janek Stola. Dziękuję, do usłyszenia.